Czy mieszkasz z lachem? Pomidor. Albo nawet ogórek. Dobra, przyjaciel, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Jestem fanem piłki nożnej i nie kibicuję zawsze jednemu zespołowi. Dlatego jeśli w El Clasico Barca będzie grać słaby mecz, a Real będzie prezentować piękny futbol, będę kibicować Los Blancos. Nie. Czy byłbyś gotów odebrać suby każdemu członkowi ekipy fantazy, tak, że ty byś miał całą sumę tych subów, a no my nie mielibyśmy ani jednego. Czy, nie. Czy byś miał największy kanał wtedy z FIFA na... Nie. Nie. Dobrze. Czyli jednak jesteś w miarę kolegą. Tak. Żartowałem, tak! Ale wolałbym, żeby Barcelona przekazała Bartomeu... żeby Bartomeu przekazał Messiego Realowi, czy żeby Barca spadła do trzeciej ligi. Co w sumie może być za niego faktem, bo będą musieli zaczynać swoją ligę. Tak, niech oddają. Tak, czyli wolałbyś, żeby oddali. Tak, bo i tak by Messi tam nie poszedł, ale dobra. Czy Barcelona powinna twoim zdaniem kupić Griezmana? Tak. Dobrze. Po co wam Griezmana jeszcze? Suarez już niedługo wstanie. Weźcie sobie Benzema, polecam. Teraz zobaczymy, czy jesteś jak typowy Polak, czy nie. A mianowicie, wolałbym, żeby Barcelona zakończyła sezon w środku tabeli, niż żeby Real zgarnął Ligę Mistrzów po raz trzeci. Tak. To już grubo. Ale nie zgarną, bo już bo mają Benzemę na ataku, to zachowuje czyste konta. A myślisz, że Barcelona wygra Ligę Mistrzów? W tym roku? Tak. Nie, za 20 lat. No w tym. Myślę, że daliby radę, tylko muszą się spiąć, a nie grać czasami tak jak no, bym się nie chciało. Uważam, że gdybym więcej pracował, znaczy częściej publikował filmy, miałbym szansę przeskoczyć innych członków ekipy fantasy. Czyli to tak naprawdę zależy tylko od pracy, w którą wkładasz. Czyli po prostu jestem leniwy. No, tak. Odpowiadaj. Tak. Tak, czyli byś przeskoczył. Możliwe, żebym przeskoczył, ale po prostu... Jakbym więcej w to wkładał po prostu pracy, no czasami. Na live'ach mój rage jest czasami większy niż kamyka. Nie. Ale przyznam, że czasami mój rage jest troszeczkę udawany, żeby przyciągnąć publiczność. Nie. To ten scenariusz, co ci wysyłałem, to niepotrzebny. Ja tak odesłałem, bo kilka poprawek, wiesz. Gdyby nie to, że grałeś na streamie, no, to nie rzuciłbyś padem, tak jak to zrobiłeś. Czyli gdybyś grał samemu. Poza streamem. Czekaj, jak powiem, że nie, to znaczy, żebym rzucił? Czekaj, bo to zawsze jest to. Czy byś rzucił, czy byś nie rzucił? No. Rzuciłbym. Rzuciłbyś, dobra. No, czasami te pytania z podwójnym przeczeniem są takie, że... No właśnie tak się, taka rozkmina chwilę, nie? I tak sam odpowiedzieć, żeby było dobrze. Czy twoim zdaniem Suarez jest lepszy od Lewandowskiego? Tak. O, powiem ci, że to... Jeszcze. To ciekawe, powiem ci. Nawet w tej formie, w której jest teraz? Teraz nie, ale ogólnie rzecz biorąc. Dobrze, czy ogólnie jest twoim zdaniem lepszym napastnikiem? No. Mój kanał powinien być największy z całej ekipy fantazy. Nie. Czy uważasz, że twój kanał jest lepszy od kamyka? Jako, że po prostu macie podobną ilość subskrypcji? Tak. No dobrze, dobrze. No kamyk jest lepszym streamerem. Czy mieszkasz z lachem? Pomidor. Albo nawet ogórek. Czy jest jakiś członek ekipy fantazy, którego nie lubisz? Nie. Czy jest jakiś youtuber, który nagrywa FIFA w Polsce i go nie lubisz? Czy nie do końca musi być jako człowiek, no bo też nie wszystkich znasz, tak mi się wydaje. Tak. Gdybyś miał na przykład wyboru, nie? Nie. Rzucasz całkowicie FIFA, no, ale masz podobny kanał, podobne wyświetlenia na innych grach, ale już nigdy w życiu nie możesz zagrać FIFA. Zrobiłbyś to, czy nie? Dobre pytanie. Nawet nie możesz zagrać FIFA sobie tak jak... Nie możesz po prostu odpalić i pograć? Pomidor. Był już pomidor. Nie, nie było. Co był, było? Przecież powiedziałeś, czy nie mieszkasz z dachem, czy nie, stary. To było na bekę, powiedziałem. No co z tego, że było na bekę? Tutaj się słowa liczą. Raz użyty pomidor. Pomidor był użyty, no. Dokładnie, no. No to nie. Czyli nie, tak. Czyli byś wolał popykać, znaczy mieć kanał fifowy. No tak. Bo od tego zacząłem, nie? To mnie stworzyło. Sytuacja jest taka, bija do ciebie Shake i proponuje ci 1 000 000 złotych za twój kanał. Już nigdy w życiu nie możesz go użyć, już nigdy w życiu nie będziesz mógł, nie wiem, nagrać filmu, kontaktować się ze swoimi widzami i tak dalej. I ludzie, którzy na przykład oglądali twój kanał, już nigdy w życiu by cię po prostu nie rozpoznali. Czyli nie mógłbyś założyć nowego kanału, na którym te same osoby mogłyby cię zasubskrybować. Czy w ogóle byś nie mógł założyć kanału. Albo na przykład w ogóle byś w ogóle, że już kanału. YouTube jest dla ciebie jako dla twórcy out i w ogóle jakakolwiek twórczość w internecie. Dokładnie, czyli dostajesz bańkę, ale już nigdy w życiu nie możesz nagrać filmu na YouTube. Nie. Wolałbyś nagrać filmiki na YouTube zamiast bańki? Czy zrobiłeś kiedyś film sponsorowany? No.
który wiedziałeś, że reklamuje niezbyt dobry produkt, ale była dobra oferta finansowa? Nie. A widzicie, jak nie. Was lubi? A? Nie. No akurat prawda, no nie, no nie. Okej, dzięki za oglądanie tego super pomidora. Pytania widzieliście, jakie były. Jeżeli chcecie powycinać i zrobić z tego jakieś upokarzające mi momenty, to śmiało, proszę bardzo. Zapraszam przy okazji na mój kanał. Zostawcie dla kozy tutaj jakieś fajne łapeczki w górę i fajne komentarze. I jak kolejne osoby to jeszcze będą, zatem dla nich jakieś fajne pytania możecie już tutaj w sumie pod tym odcinkiem przygotować. Także to było na tyle i pozdrawiam z samochodu. Mariusz Max Kolonko.